Pociąg osobowy Kolei Mazowieckich do Skarżyska Kamiennej. Pociąg prowadzi lokomotywa EU47007. A tu rusza SKM-ka do Otwocka na linii S1 19WE. A tutaj mamy 35WE, czyli impulsa na linii S1 w przeciwnym kierunku, czyli do Pruszkowa. Piękna jazda na rozjazdach. Impuls Newag z Mińska do Grodziska. Jedzie Gamusia do Skierniewic z Piętrusem. Ja stoję teraz na peronie 8. A Gama wjechała na peron 7. A tak wyglądają podświetlane gabloty na peronie 8. Tor 9 wyłączony z użytkowania póki co. Tam widzicie, zrobię zbliżenie, są rusztowania. Tu zobaczcie, jaki jest. Tu zobaczcie, jest jeszcze więcej rusztowań. A tymczasem Gama dostała sygnał. Więc zobaczymy odjazd. Odjazd Wiedenki, która nie jest Wiedenką, tak naprawdę. Pozdrawiam mechaników. A dzisiaj na chwilę wpadł Łowiczak, którego widzicie o tam. I oglądamy sobie peron numer 8. Sieć trakcyjna, piękna miedź, jeszcze nie tknięta za bardzo przez warunki atmosferyczne. Peron 8, tor 7, sektor E podświetlony, a przy peronie 7 to już nie działa. I brak tablic peronowych na wszystkich nowych peronach. Sieć trakcyjna dochodzi do słupa, przy którym się kończy. Jedzie jakaś AKM-ka. Wjeżdża na tor przy peronie 5. Odjeżdża jakiś kibelek z peronu numer 4. A przy peronie 5 stoi skład z Grodziska do Otwocka. W dalszą drogę wyruszy kibelek do Otwocka. I mamy EN71-105. EN71 za często u mnie się nie trafia, więc fajnie, że jest. Chociaż ten jest pomazany 104 i to zdrowo.
kolejny upaczkany graffiti pociąg. Jedzie osobówka Polregio do Łodzi Fabrycznej, która wystartowała z Warszawy Głównej. Niska frekwencja. EN57AL 1492. Miałem nie nagrywać tego składu, bo jest dosyć daleko, ale zobaczcie, pomazany niestety kolejny skład. W międzyczasie rusza z peronu 4.19WE do Otwocka, więc w cały świat jeżdżą te pociągi na linii S1, bo i z peronu 4 i z 5. A za chwilę zza tego składu wyłoni się flirt ER160 do Warszawy Wschodniej. Abort. Rusza flirt Kolei Mazowieckich i wjeżdża dziobak PKP Intercity ED250-012. Na tor pierwszy przy peronie 6 wjeżdża Intercity Warta z Warszawy Wschodniej do Poznania Głównego. Wagon combo. No, pozdrawiam koleżankę, która w oknie pokazała znak zwycięstwa. EU160-005 z Intercity Warta. W wagonie numer 11 jedzie Daniel, czyli Łowiczak 123, którego serdecznie pozdrawiam. Poczekamy, aż się zmieni sygnał. Jest. Całą długość aktualnie dostępną peronu numer 6 zajął Intercity Chopin do Wiednia. Zamiast Husarza mamy EP09003. Sporo pasażerów czekało na ten pociąg. I tam jeszcze biegną, pomagają strażacy niektórym pasażerom wsiąść do odpowiedniego wagonu, bo pociąg prowadzi również wagony do Pragi i Bochumina. I rusza Chopin. My liczymy wagony. To dwa wagony do Pragi. Następnie mamy dwa wagony do Bochumina. A potem zobaczymy. Do Budapesztu. O. Czyli standardowo. Proszę, mamy wagon sypialny z miejscami do leżenia i jeszcze jeden wagon sypialny. Tak, oto właśnie prezentuje się Intercity Chopin. A tak prezentuje się niedokończony wciąż peron numer 6.
na tor przy peronie, na tor czwarty przy peronie piątym wjedzie pociąg międzynarodowy z husarzem na czele. Zobaczymy. Piękny, powolny, dostojny wjazd husarza. EU44003. Wagon restauracyjny. A to sprawa wjeżdża, okej. Naprawdę długi skład sprawy. Całość na polskich wagonach.